Siema. Siemka. Słuchajcie, parę słów o tym. Wracamy ze spotkania, na którym z przedsiębiorcami rozmawialiśmy o tym, jak prowadzić biznes, jak prowadzić sprzedaż, że sprzedaż to jest taki brutalny kawałek chleba. Ja sam pamiętam, jak jeden z bankowców obsługujących klienta gdzieś tam przy kredycie moim wszedł jakiś tam ze mną konflikt, zachował się nie w porządku. Ja mówię, panie, no tam dajmy na to Krzysztofie, dlaczego pan tak w ogóle zrobił? A on mówi, bo ja wiem, panie Romanie, jak to jest. Mnie już nauczył mój szef, powiedział, Krzysiek, sprzedaż to jest albo ty klientów jebiesz w dupę, albo oni ciebie jebią, że w tej pracy to nie ma remisu, panie Romanie. I ja wiem, że tak jest i trzeba jechać. I powiem wam, jak słyszę takie zdania, ostro, nie? Jak słyszę takie zdania, to chcę wam powiedzieć, że no, ostatnie, co mógłbym zrobić, to pracować w sprzedaży. Dzisiaj o trochę etycznym jej wymiarze. Ale... Odetchnijmy, przerwijmy teraz to, przemyślmy. Po czołóweczce wracamy. Ej. No właśnie, czy da się sprzedawać w pełni etycznie, mówiąc samą prawdę i w ogóle, która sprzedaż jest etyczna, która nieetyczna, to sobie porozważamy teraz. My mamy takie dwie wytyczne, którymi się kierujemy, to znaczy, by czuć się ze sobą dobrze, no to kierujemy się tym, że to, co sprzedajemy i to, na co w jakimś sensie namawiamy, działamy nawet perswazyjnie, to jest coś, do czego jesteśmy przekonani, że poprawi cele człowieka, który przed nami stoi. To znaczy, że spotykamy na rynku sprzedaży, w których ludzie sprzedają rzeczy, które totalnie wiedzą, że się nie przydadzą drugiemu człowiekowi. Nie? Czyli popatrzcie, ile jest takich programów telewizyjnych, gdzie jest afera, bo ktoś komuś sprzedał garki za ileś tam tysięcy złotych. Nie? I problem nie jest z tym, że sprzedał za ileś tam tysięcy złotych, bo wiecie, długopis też ma dużą marżę na sobie, czy zapalniczka, czy inne rzeczy. Tylko problem jest w tym, komu my to sprzedajemy i w jaki sposób, nie? Czyli jeżeli sprzedajemy jakieś tam naczynie babci, która mieszka sama, a tych naczyń jest 12 w komplecie, no to nie wiem, czy ona tego użyje tak w pełni. Czy to jest coś, co odpowiada na jej potrzeby? Znaczy, jeżeli ona wyraża zgodę na to, że ona chce to mieć, ma takie pragnienie, że chce to mieć, no to super. Gorzej, jak ja jako sprzedawca oszukuję tą panią i mówię, że musisz to mieć, żeby tak naprawdę maksymalnie korzystać jakby z tego, korzystać z tego w pełni. I to jest kłamstwo, czyli generalnie właśnie ta sprzedaż jest brutalna wtedy, kiedy my w tej sprzedaży mówimy coś, co jest nieprawdą, czyli de facto kłamiemy i to jest głównym gdzieś tam, że tak powiem, problemem. Tak, jest to problem, czyli po pierwsze kłamstwo, czyli mówimy nieprawdziwe rzeczy, żeby sprzedać, nie? Z drugiej strony, popatrzcie, jest takie zagadnienie, o które często nas ludzie pytają, manipulacji, typu kiedy ja manipuluję, kiedy nie manipuluję, w sensie takim, że czasami robię coś bardzo perswazyjnie i skłaniam tą babcię do tego, żeby to kupiła poprzez pewnego rodzaju techniki sprzedaży, które znamy. Pytanie, czy to nie jest manipulacja, nie? Babcia, abstrahując od babci, tylko ten przykład mi się nasuwa, dlatego że tutaj widać też, że jeżeli by było tak, że ja wierzę, to jest bardzo płynne, ale jeżeli by było tak, że ja wiem, że ja poprawiam rzeczywiście cele danej osoby, że kieruję się jej potrzebami, no to też nie ma problemu w użytych środkach, w sensie takim, której techniki sprzedaży użyłem, czy to już jest manipulacja, czy nie. No bo ja wiem, że życie tego człowieka się poprawia. Jeżeli to się nie styka z potrzebami tego drugiego człowieka, no to tutaj już powstaje dylemat, czy ja za ostro nie pojechałem, czy to już jest wolna wola tego drugiego człowieka, czy świadoma decyzja, czy właśnie nie jest świadoma decyzja. Właśnie problem z tym, z manipulacją i oszukiwaniem innych, no mogę sobie mówić, że wiesz, ja czasami muszę, ja mam targety, ja mam szefa, który mi mówi ciśnij, ja potem się z tego rozliczam, to jest moje być albo nie być, dlatego muszę. Dlaczego warto być etycznym w sprzedaży? Właśnie dlatego, że bycie nieetycznym w sprzedaży prędzej czy później i tak obróci się przeciwko tobie. Czyli jeżeli ty te sprzedaże zrobiłeś, targety pociągnąłeś, nie, kosztem drugiego człowieka, kosztem drugiego, to na tą chwilę okej, może zaspokoiłeś jakąś swoją szybką potrzebę wykazania się, ale to i tak prędzej czy później do ciebie wróci i obróci się przeciwko tobie, więc de facto i tak na tym tracisz. Znaczy, można sprzedawać i to dużo,
w sposób nieetyczny, tylko że rzeczywiście prędzej czy później ta nitka się urwie. Z drugiej strony mamy tą sprzedaż taką rzeczywiście skierowaną na drugiego człowieka, gdzie czasami trzeba powiedzieć prawdę wprost, że nie do końca mamy dla ciebie nawet ofertę, propozycję, produkt. I się okazuje, że mimo tego, że ta pierwsza perspektywa jest taka dosyć słaba, to wraca do nas i popatrzcie, bardzo często nam handlowcy czy sprzedawcy mówią, że przez to, że powiedzieli szczerze drugiemu człowiekowi coś, co nie było korzystne dla nich samych, nie? No bo nie sprzedali w danym momencie, to przyniosło im kolejne deale, to ich dalej polecali, nie? Więc w takiej dłuższej perspektywie rzeczywiście może być z tego nawet sprzedaż fajna. Z drugiej strony też jednak ludzie patrzą na taką sferę, gdzie czuje się sam dobrze ze sobą, nie? Czyli okazuje się, że jeżeli byśmy cały czas gonili za wynikiem i nie patrzyli na drugiego człowieka, upraszczam trochę tą komunikację, ale chodzi właśnie mi o taką sprzedaż mało etyczną, to po pewnym czasie możemy stać się trochę wrakiem człowieka, nie? Jeżeli budujemy na sobie, jeżeli budujemy na prawdzie, to rzeczywiście ta sprzedaż może stać się częścią życia i to dosyć przyjemną, która będzie takim komponentem, który nas nie kuje. Lubimy kupować od ludzi, którzy są ludźmi. Nie lubimy kupować od ludzi, którzy są nieszczerzy, niewiarygodni, niespójni. A to prędzej czy później będzie tam generalnie z ciebie wychodziło. Taka złota zasada biblijna, którą uwielbiam, czyń innym to, co chcesz, żeby tobie czyniono. I to jest, mi się wydaje, klucz, co nie? To jest gdzieś tam jakieś tam sedno, czyli dla mnie ta taka sprzedaż prawdziwa, skierowana na drugiego człowieka jako forma pomocy drugiemu człowiekowi, czyli ty masz kłopot, a ja ci pomagam, obojętnie dostarczając czy produkt, czy usługę, jakiekolwiek rozwiązanie, to prędzej czy później was będzie ocalała jako ludzi, czyli będziecie stawać się pełni człowiekiem, co inni ludzie będą, zobaczcie, doceniać, będą to zauważać i przez to będą do was jeszcze bardziej przychodzić. I tutaj znowu biblijna zasada, kto ma, temu będzie dodane, kto nie ma, temu zabiorą i to, co ma. Czyli jeżeli ty jesteś i budujesz na sobie jako na człowieku, to masz więcej i więcej i więcej. Mimo że pozornie dzisiaj na przykład musisz jakby coś tam stracić, nie? Warto być człowiekiem dla ludzi po prostu, nie? I to jest chyba cała etyka jakby sprzedaży. Tak, ja myślę, że już temat jest klarowny, o co nam chodziło. Zapraszamy was na naszą sztukę z Adamem Sellerem, to ona się nazywa Nieboski Faka. Tam trochę pokazujemy właśnie to ujęcie, o którym mówimy. I nawet Adam Seller tam ma taki monolog, w którym opowiada swoje życie właśnie w tej perspektywie. Co się w nim zmieniło, możecie zobaczyć na naszej sztuce. Zapraszamy was serdecznie. Hej, siema.